Ten serial też będzie mówił o tej transplantologii w Polsce, jak to wszystko wygląda, a jak ty to oceniasz, ten poziom transplantologii w Polsce, bo pewnie poruszaliście ten temat na planie nieraz. Ja myślę, że to jest temat tabu w ogóle troszeczkę, to znaczy super jest to, że mam taką nadzieję, że serial jest w jakimś sensie misyjny, to znaczy, że ludzie przestaną się bać, bo tego tematu transplantologii mam wrażenie, że w Polsce się boimy, to znaczy w Polsce nie ma praktycznie w ogóle jakby takiego dawstwa altruistycznego, czyli takiego, że człowiek decyduje się pomóc nawet nieznanej osobie. Dawstwo jest jakby wewnątrz rodziny, wewnątrz jakby związków partnerskich, natomiast jest jakiś strach przed, znaczy strach jest oczywiście zrozumiały, bo też to się wiąże z jakby ze zmianą życiową. Natomiast tak jak na Zachodzie, w Stanach ten odsetek dawstwa altruistycznego jest dużo większy, tak tutaj jest ten problem. I też ludzie jakby boją się o tym mówić. Co jest zrozumiałe, to są jakieś przerażające, wielkie, gigantyczne decyzje do podjęcia, ale jest to też po prostu największy dar, jaki można drugiej osobie chyba sprezentować. Pięknie powiedziane. A zastanawiam się jeszcze tak, wracając do samego początku. Tak. Jak wyglądał casting? Normalnie, tak jak do każdej produkcji, jest kilka etapów. Mieliśmy sceny, nad którymi pracowaliśmy w różnych, najprzeróżniejszych konfiguracjach. Z tego co pamiętam, byłam ze 4 czy 5 razy po to, żeby sprawdzić wszelkie możliwości, co działa, co nie działa, w jakich konfiguracjach ludzkich też się jakby pasujemy do siebie, czy co pracuje, a co mniej. Nie, więc były różne konfiguracje, każda była interesująca. Myślę, że wybór został jakby dobrze podjęty.